Hej, siemanko, tu Miazgarz Znaście, witam was w kolejnym odcinku testowania piw na kanale. Dzisiaj piwem testowanym jest Browar Jastrzębie Pszeniczne, Jastrzębskie Klasyczne, pół litra, prawie 5%, no niecałe 4,9. Lecimy dzisiaj piwo, otworzymy sobie trochę inną rzeczą, innym przedmiotem. Przecież był to taki case do kamerki sportowej, a dzisiaj otworzymy sobie długopisem. Otwieramy my małe cięcie i pijemy. Chciałem otworzyć długopisem, ale no niestety nie dało rady. Długopis się tam zaczął wyszczerbiać, ale mam tu takie coś innego, taką jakby podstawkę. Coś ala podstawka do kamerki. Także tym spróbujemy otworzyć. To jest, tym się na pewno uda, bo jest taki trochę sztywniejszy plastik. No już piwo otworzone, ten plastik też się zaczął trochę tutaj wyszczerbiać. O, w tym miejscu właśnie. Właśnie nie wiem po co ja w sumie trzymam te części do tej kamerki, bo ta kamerka w sumie gówniana była, no nawet nie za bardzo nagrywała. Nie wiem, czy to będzie widać, musimy bardziej do światła. To piwo ma tak, jest mętne, więc to jest takie piwo niefiltrowane, taki browar w sumie kraftowy. Cenę nie pamiętam, ale powiem, że do najtańszych to piwo nie należało. Pijemy, na początek zapach. No taki... ciekawy zapach ma. Taki, kurde, słodkawy trochę zapach ma. Piwo jasne, pasteryzowane, niefiltrowane. Jest tutaj nadal niefiltrowane. Browar Jastrzębie. Jastrzębie Zdrój. No ciekawe, nigdy w sumie o tym browarze nie słyszałem, o tym browarze Jastrzębie. Dobra, pijemy. Wow, jakie dobre to piwo jest. Ono ma taki głęboki smak, taki bardzo mocny, intensywny. Ale ten smak jest podobny bardzo do takich podobnych piw kraftowych. Więc to piwo na tle w sumie tych wszystkich piw kraftowych nie wyróżnia się niczym szczególnym. Na razie to jest po prostu drogie piwo. No na razie to wychodzi na to, że to jest drogie piwo. Na razie jak po pierwszym myku nie czuję, żeby się, nie czuję właśnie tego, żeby się opłacało kupić te piwo. Tego jeszcze raz tutaj spróbujemy. O, przepraszam, bardzo mi się przyjęło piwo. Ale jest lekko słodkawe. No, to trochę wyróżnia to piwo. A niektóre browary mają właśnie taką, zwłaszcza portery, taką gorzkość charakterystyczną. Tutaj jest taka lekka słodycz, która tak zostaje fajnie na kubkach smakowych. Znaczy właśnie tę słodkość. Naprawdę to piwo mi podeszło. Pierwszy łyk to takie... Już nabierałem takiego porównania do innych browarów kraftowych. Już czułem, że o kurde, to piwo to już jakby... Mam wrażenie, jakbym już pił, ale... To był właśnie pierwszy łyk. Wcześniej piłem właśnie... inne piwo. Chyba Karmi Classic. On jest takie... Zerówka. On jest, Karmi Classic jest właśnie słodkawe i... Może mi przez to właśnie tak smak, który został z tamtego piwa. Jak oceniam to piwo? Oceniam tak na 7. Spodziewałem się troszkę takiego innego smaku, ale słodki posmak w ustach sprawia, że to piwo mi naprawdę podchodzi, ma naprawdę mi smakuje. Jeśli akurat macie możliwość, polecam kupić tego browara. Fajny, intensywny, taki aksamitny, słodkawy smak. Bardzo dobre piwo. Polecam, polecam tego browara. Że wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, lajkujcie filmy, udostępniajcie filmy znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, to Miazgarz 16. Widzimy się w kolejnych recenzjach piw na kanale. Siema. Możecie też pisać swoje propozycje właśnie tych piw kraftowych, bo tych
browarów kraftowych jest tyle, że jak wchodzę, byłem kiedyś właśnie w takim sklepie monopolowym i spojrzałem, patrzę, półka piw kraftowych, cały regał. I tak patrzę, no tak wiecie, no ja już tak niby czułem się z takiego konesera tych browarów kraftowych, stanąłem przed tym regałem, patrzę, oczy aż mi wywaliłem, tam było tyle piw i to były chyba nawet dwa regały tych piw. Spojrzałem na to, patrzę, chyba 40 browarów tam było do spróbowania, tak na oko. Jeszcze w ogóle też inne, też normalne piwa, też zerówki z normalnych browarów będę kiedyś pić, te na przykład z Radlery jakieś, z Warki albo z Lecha. Ogólnie to z recenzji piw to będzie na pewno, tak strzelam, z 500 odcinków, bo piw jest naprawdę dużo. Jeszcze w Lidlu niemieckie, w Kauflandzie jeszcze jakieś dodatkowo inne dziwne niemieckie piwa, więc... Ach, nie wiem, ja to czasem jak tak nagrywam te recenzje browarów, to odnoszę takie wrażenie, że nigdy nie przestanę nagrywać recenzji piw, że zawsze znajdzie się piwo do zrecenzowania. Na przykład wchodzę sobie na stację, patrzę... Kurde, pszeniczne, browar Jastrzębie. Nie, no patrzę, kupuję, no trzeba kupić. Napić się, zrecenzować, bo na pewno będzie dobre. I to piwo jest dobre, polecam tego browara. Jak macie jakieś propozycje piw kraftowych, możecie pisać w komentarzu. I sklep, w jakim można kupić, bo nie w każdym da się kupić właśnie takie piwko kraftowe. W typowym spożywczaku akurat, czy na przykład w Biedronce, Lidlu, nie, w Lidlu, nie, takich w Lidlu albo w Biedronce, w takich sklepach to się nie kupi, bardziej w takich wyspecjalizowanych sklepach monopolowych, tam się na pewno trafią takie browary, że piszcie swoje propozycje. Jeśli możecie, udostępnijcie tam swoim znajomym, może znajomi też właśnie lubią takie piwa kraftowe, a i ta recenzja pomoże właśnie dobrać waszym znajomym dobre piwo. Także do następnego, siemanko, cześć.